Witamy w kolejnym programie Kolej w Jastrzębiu-Zdroju. Ponownie gościem jest pan Roman Foksowicz, wiceprezydent Jastrzębia-Zdroju. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Romanie, ostatnio mówiliśmy o historii Kolei w Jastrzębiu-Zdroju. No i musimy dojść tak naprawdę do upadku, czyli lata 90. Ostatni odjazd pociągu. 2001 rok. Tak. No i co dalej? Co dalej? No przez ten czas mówiono o tym, że kolej jest w Jastrzębiu potrzebna, chociaż trzeba powiedzieć, ten upadek kolei spowodowany był wieloma rzeczami. Transformacją gospodarczą, ustrojową. Druga rzecz, mniejszym zainteresowaniem ludzi poruszaniem się koleją, bo boom choć na samochody. Choć nie do końca się z panem zgodzę, ponieważ jest autor książki Ostrocięcie, który jasno i wyraźnie wskazuje na to, że to było celowe działanie PKP, które chciało doprowadzić do upadku. Nie wiem, może się faktycznie nie opłacało i w ten sposób chciano wygasić kolej pasażerską, nie tylko w Jastrzębiu-Zdroju. Nie tylko w Jastrzębiu-Zdroju, ale to funkcjonowało w całej Polsce, że te linie, nazwijmy, mało ekonomiczne, nieopłacalne, zaczęto likwidować. I taką linią niestety była nasza linia 159, a później linia 170 również, gdzie one stanowiły w pewnym momencie dojazd do pracy pracowników, dojazd do szkół. Chociaż na własnym przykładzie mogę powiedzieć, linia 159, jeździłem na studia do Katowic pociągiem, ale tylko dwa razy, ponieważ autobusem jechało się godzinę, natomiast pociągiem 2,5 godziny, czasami z przesiadkami. Ja wracałem, bo było taniej. Tak. Niemniej było taniej i luźniej, bo w autobusie zawsze był ścisk. I wspominam te czasy właśnie, to byłoby dobre połączenie, gdyby ono było krótsze. Czyli dojazd przynajmniej 1,5 godziny, a nie 2,5 godziny, bo nie zdążałem na zajęcia, na wykłady. No dobrze, zostawmy tę smutną historię. No nie wiadomo, w kolejnych programach na pewno wrócimy jeszcze do planów odbudowy kolei, ale zostawmy może tę kolej na torach, tę kolej żelazną, ponieważ urodził się pomysł budowy szlaku żelaznego, czyli w śladzie linii kolejowej 170 i 159 budowy ścieżki rowerowej, na której dzisiaj jesteśmy, jak widać, teren budowy za nami. Coś o historii tego pomysłu? Pomysł powstał około 5-6 lat temu, gdzie z gminami Godów, Zebrzydowice zastanawialiśmy się, co zrobić wspólnie razem z miastem Karwina i z Petrowicami, bo mieliśmy możliwość pozyskania środków transgranicznych na cele turystyczne, bo tak ścieżka rowerowa jest takim celem. Trwały rozmowy, a pojawiła się również możliwość przejęcia torowisk na cele związane z komunikacją. No właśnie, jeżeli chodzi o przejęcie torowisk, to jest kupa kilometrów tak naprawdę. Nie dało się przejąć jakby budynków dworców w Jastrzębiu-Zdroju. Było to wielce skomplikowane, jak się okazuje. To też mówimy o wieży, która jakby nie jest w ogóle w pasie tak, drogowym. Oczywiście. I był jeden jakby kruczek prawny, możliwość prawna, żeby te, to też jakaś nieruchomość jest, tak? Tak? Żeby przejąć to. W jaki sposób to się stało? Ustawa z 2012 roku pozwoliła nam na przejmowanie tych terenów, które gdzieś mają potencjał jakiś komunikacyjny. Nie mówiąc o kolei, bo miasto nie może odbudować kolei, miasto nie jest to zadanie miasta na przykład. Natomiast pojawił się pomysł budowy tych ścieżek rowerowych. Ale nie jest czasami w zadaniach miasta zapewnić połączenia? Nie kolejowe. Kolejowe leżą w zadaniach marszałka województwa śląskiego. To już wiemy teraz. Generalnie miasto nie byłoby stać na budowę kolei. To jest zrozumiałe, że to musi gdzieś ktoś obejmować ktoś szerszym okiem, ktoś większy. Oczywiście. Natomiast ten pomysł bardzo spodobał się wszystkim tym gminom. Środki pojawiły się, środki transgraniczne z Republiki Czeskiej i przystąpiliśmy do tego zadania. Przede wszystkim najtrudniejsze zadanie to było rozmowy z PKP na temat przejęcia tych gruntów. Czyli znowu wracamy do problemu PKP. Problemu PKP, dokładnie. Wielu z naszych widzów, internautów może powiedzieć, że no, fajna polityka z psychoterapii, PKP to, PKP tamto,
a miasto siedzi nad tym i patrzy sobie i z boku zupełnie i mówi, że to nie nasz problem. To nie do końca, bo to zgodnie z prawem trzeba postępować przede wszystkim i zgodnie z ustawami, które dają możliwości i zakres taki, jakim możemy się poruszać. Więc tak jak wspomniałem, ustawa dawała nam na pewne cele możliwość przejęcia gruntów i te rozmowy rozpoczęliśmy i część gruntów, nie do końca wszystkie, nadal mamy przejęte od PKP. Czyli generalnie miasto na dzisiaj ma przyjęte tylko grunty te, które są pod torowiskiem byłym, tak? Tak, pod torowiskiem. Już obok nie. Już obok nie. Już obok nie. I tu jest jakby największy problem, jeżeli komuś chodzi o budynki dworców, to tu jest największy Oczywiście, problem, tak? Tak, cały czas jest dobrze, to na zakończenie jeszcze. Ścieżka jest rowerowa, można dzisiaj półlegalnie przyjechać do Zebrzowic tak naprawdę. Jeszcze teren budowy. Teren budowy jest, więc to jest własne ryzyko i niebezpieczeństwo przede wszystkim. Temat, który jakby odchodzimy troszeczkę od kolei, bo tu jest na odcinku stoimy, gdzie jest możliwość użytkowania przez rowery. Co z osobami, które sobie spacerują, na rolkach jeżdżą? Czy jest to legalne, czy nie? Powiedzmy to teraz. No szczerze mówiąc, nie jest to legalne. Nie powinno być innych pojazdów niż rowery. Generalnie ścieżka rowerowa rządzi się, jest objęta kodeksem ruchu drogowego, więc osoby, które spacerują, jeżdżą z wózkami na rolkach, nie powinny na tym terenie przebywać. Dobrze, to jest dygresja. Wiemy, że nie wolno, to jest dla rowerów i koniec, kropka. W takim razie tutaj byśmy zakończyli naszą rozmowę. Ja bym chciał jeszcze zaprosić do kolejnych programów, bo mamy jeszcze przyszłość kolei żelaznej, nie tylko ścieżki rowerowej, którą można sobie dojechać. Bardzo fajny pomysł i to będzie najważniejsze. Jakie A jak mogę, pomysły? To jeszcze jeden apel. No, oczywiście. Obecnie do końca czerwca jest to teren budowy ścieżki rowerowej i bardzo proszę mieszkańców, nie tylko, którzy na te ścieżki rowerowe jeżdżą, żeby mieli wzgląd na to, że trwają te prace. A spacerować można? Nie. Często utrudnia to pracę wykonawcom. Dobrze. Także w takim razie tutaj bardzo kończymy. Proszę mieć na to na uwadze. Dobrze. Tutaj kończymy ten program i zapraszamy Państwa i Pana do kolejnego programu. Dziękuję. Zapraszam.